Witajcie, witajcie kochani. Mamy dzisiaj wtorkowe popołudnie. Troszeczkę nam się zmieniła pogoda. W nocy troszeczkę popadało i przed południem, ochłodziło nam się, ale tym samym zrobiło się naprawdę wierzcie mi bardzo, ale to bardzo przyjemnie. Bo wszyscy byliśmy zmęczeni już tymi upałami i tą suszą. I w tym takim wspaniałym klimacie na zewnątrz chcę wam poopowiadać, co będzie się działo w najbliższy weekend, czyli 14. 15 września. Na początku Wam tak w telegraficznym skrócie poopowiadam, co będzie się działo, bo część widzów jest niecierpliwych. Kochani, a kto będzie chciał wiedzieć więcej, to opowiada, poopowiadam Wam, jak było weekend, który minął, gdzie odwiedziliśmy i co się tam fajnego działo. No właśnie, kochani, na samym początku. Mam nadzieję, że stęskniliście się za legendarną Sycyną, tak, tą Sycyną, od której się wszystko zaczęło na tej gościnnej ziemi zwoleńskiej, które tak potem nam się tak pięknie rozwinęły te zabawy. Koni, dlatego że najbliższą sobotę 14 września odbędzie się zabawa w Sycynie od godziny. 18 do tańca zagra kapela Wesoły Kwartet kochani e, mam nadzieję, że wiecie jak dojechać bo Sycyna to jest gmina i powiat zwoleński i znajduje się przy trasie 79 jadąc na Sandomierz, tam przed zbiornikiem wodnym, to jest Sycyna Północna skręcamy w lewo jedziemy prosto po prawej stronie w pół wioski będzie ta legendarna e, remiza kochani Mam nadzieję, że stali widzowie pamiętają, kim jest Stasia, Kasia Stawiasz i Piotr. To są wspaniali ambasadorowie właśnie z Sycyny. Poza tym tam działają jeszcze dziewczyny z Sycyny. Bardzo mocny zespół. Serdecznie was zapraszają do Sycyny. Kochani, nie może was tam zabraknąć. Kto może jedzie do Sycyny? Pokażmy, że pamiętamy o Sycynie. Kochani, druga impreza, którą chcę was zapowiedzieć, to pewna... Ciekawostka. Czy słyszeliście o miejscowości Rudnik? No właśnie. Ale być może ta miejscowość zasłonięl dlatego, że znajduje się w gminie Połaniec, a to już powinno was naprowadzać dlatego, że istnieje kapela od Połańca. No właśnie. I tam e, w gminie e, w miejscowości Rudnik e, to jest gmina e, Połaniec a powiat Taszowski i tam od godziny 18 w remizie OSP, jak patrzyłem w internecie na Facebooku, to tam jest też obok remizy, takie w jednym budynku, jest tak, że Dom Kultury, bardzo możliwe, że to w tym Domu Kultury będzie ta zabawa taneczna, choć chodzi o ten budynek. Także coś wspaniałego, że powiecie bo to jest gmina, pamiętacie województwo świętokrzyskie, które słynęło kiedyś z tańców, z takich ostrych tańców, z dobrej muzyki. Także cieszymy się, że tam też wracają zabawy. Także Rudnik od godziny 18 do tańca zagra kapela od Połańca. Kolejna zabawa przenosimy się teraz na drugą stronę Radomia, tą zachodnią, gdzie jest zagłębie oberkowe. I tak chcę wam przypomnieć, bo Michał się zapowiedział i trzyma się twardo tej zasady, że co sobotę organizuje zabawy w taczowie, i tak samo będzie w tą sobotę, czyli 14 września w taczowie od godziny 18. Można powiedzieć, że tradycyjnie już. Zagra do tańca kapela Braci Urbańczyków. Kochani, kapela Braci Urbańczyków zdobywa coraz, coraz więcej fanów, angażują się chłopaki. Pokażę wam, że nawet Andrzej wziął akordeony pokazał jak pięknie gra, także to jest multiinstrumentalista. No właśnie, także w sobotę od godziny 18 w Taczowie do tańca zagra kapela braci urbęciu. Kto nie był w Tatrze, to powiem, że to jest gmina Zakrzew, powiat radomski. W nawigacji wijamy Tatrze w 2, a znajduje się w bliskiej y, sąsiedztwie obwodnicy Radomia. Kochani, ale to, co najfajniejsze, najmocniejsze, zostawiłem wam na koniec. No właśnie, dlatego, że w Przytyku, kochani, odbędzie się wyjątkowa y, impreza folklorystyczna. Będzie Muzyczny jarmark tradycji. Właśnie to się zapowiada bardzo ciekawie. To będzie duża impreza odbędzie się na stadionie, i tam, kochani, do tańca zagrają aż trzy kapele. Także będzie full wypas. Będzie to kapela Roland, będzie to kapela Bursów i kapela Ronald Band. Także naprawdę na bogato. I to wszystko zacznie się od godziny. 16. Kochani, jak na sobotę, mamy na wtorek cztery imprezy. A może coś nam jeszcze dojdzie. Także mamy cztery imprezy. Kochani, jeśli na tych czterech imprezach, które wam powiedziałam, czyli Sycyna od godziny 18, kapela Wesoły Kwartet, e, Rudniki, Gmina Połaniec, powiat Staszowski, kapela od Połańca od godziny 18, Taczów od godziny 18, kapela Braci Urbańczyków i e, Przytyk od godziny 16:00: trzy kapele: kapela Roland, kapela Bursów i kapela Ronald Band na muzycznym Jarmaku tradycji. Jeśli się na tych imprezach nie wybawicie, to się nie marcie, bo w niedzielę, 15 września, też się będzie można pobawić. A gdzie? Kochani, Muzeum Wsi Radomskiej. Bardzo ciekawa propozycja dla mieszkańców Radomia. Dlatego, że tam mogą dojechać autobusem, ale też przy Radomskiej Skansenie są duże parkingi. Także każdy tam może wyjechać. A warto, dlatego, że tam jest bardzo piękny krajobraz, piękny klimat, takiej właśnie ludowej kultury. I tam jest takie wyjątkowe miejsce nazywane Scena pod dębami właśnie w bardzo malowniczym miejscu. I tam do tańca od godziny 16 zagrają dwie kapele. Będzie to kapela Piotra Binkowskiego i kapela do kapelusza. Kochani, do 21.00 kapele się będą zmieniały i, i będzie można sobie potańczyć. Kochani, ale to nie wszystko. Jest taka miejscowość długie to jest miejscowość kołopotworowa. Kochani, miejscowość długie. To jest miejscowość z tradycjami. Ja tam byłem na zabawie 15 sierpnia. Wspaniała zabawa, bardzo udana. I co mi opowiedzieli starzy mieszkańcy? Kochany, mówi tutaj, to wracamy do tradycji. Dlatego, że tu się odbywały kiedyś, dawnych czasach, kiedy jeszcze były te, to nie były te reaktywowane zabawy, tylko te, które były organizowane spontanicznie. to One się odbywały albo potworowie, albo właśnie w długim, na przemian, jedną sobotę tu, drugą sobotę tutaj, kochani, i teraz przechodzimy do gospodyń, to właśnie za przyczyną KGW Papryczki, te dzielne panie z wielką pasją wskrzeszają tą yy, dawną tradycję, ale mają gdzie? Mają nowiusieńką, bardzo ładnie urządzoną, świetlicę, kochani, i z wielkim zapałem skrzeszają te radomskie taneczne tradycje, kochani. Ale oprócz tego, to one, te panie mają duże zdolności kulinarne. I powiem wam, że jak byłem 15 no, to ten stół taki gdzie obok herbata i kawa to był dosyć bardzo na bogato zastawiony. I ciasto, i jakieś regionalne potrawy. No, widziałem, że wszyscy, którzy tam byli na tej imprezie, to byli zadowoleni. I tak od 15. miejscowości Długie do tańca zagra kapela Tomasza Stachury. Dlatego, że Tomek pochodzi właśnie z tej miejscowości, gra, gdyby u siebie w swojej rodzinnej wiosce. Kochani, no, full wypas powiedziałam wam na sobotę. 4 na niedzielę dwie. Na pewno będziecie mieli w czym wybrać i się wybawicie. A teraz dla tych już bardziej cierpliwych, poopowiadam Wam trochę ciekawostek związanych z sobotą i niedzielą: gdzie byliśmy, co odwiedziliśmy i jak tam się fajnie było. Ja na samym początku pojechałem do miejscowości Mokra, to jest gmina Stomporków, dlatego że tam grała kapela Stomporkowska, ale też z miejscowości Mokra eee, pochodzą mokrzanki. To takie panie, które przyjeżdżają na zabawy i lubią śpiewać, szczególnie za stołami. Mają piękne głosy, zawsze tak to fajnie wygląda. Szkoda, że tylko nie można nagrywać, ale no właśnie, tworzą wspaniały zespół. Przygrywa im Sebastian Grzegorzem. Myślę, że niedługo ten zespół będzie bardzo, bardzo sławny. Jest na dobrej drodze. Kochanie, I tam odbyła się bardzo, ale to bardzo ludowa zabawa, bardzo spontaniczna. Po prostu zrobili ją, mieli. Fajne miejsce, e, była to oczywiście zabawa na murawce, ale kochani, prawdziwym pasjonatom to nie przeszkadza, dlatego że kiedyś ludowe zabawy właśnie odbywały się na murawie. No właśnie, i teraz będzie bardzo pewnie ciężko spotkać już zabawę na murawie, dlatego że bardzo szybko powstają nowe parkiety drewniane. Także e, to był pewien raritas. Wierzcie mi, że wszyscy się bardzo, ale to bardzo. Fajnie wybawili, klimat był wspaniały, bo to była taka piękna, letnia, można powiedzieć, noc jeszcze pod gwiazdami. Także wszyscy bardzo fajnie się bawili. Kochani, ale to, co mnie zainteresowało, to taka pewna osobliwość tej mokrej. Bo ja tak przyjechałam, mistość nazywa mokrad spodziewałem się jakiegoś podmokłego terenu, a tutaj wierzcie mi. Co? Piaseczek, piosek, tak to się mówi po, po wiejsku. Ja zastanawiam się, dlaczego ta miejscowość nazywa się Mokra. Może gdzieś dalej są jakieś tereny podmokłe, ale powiem wam, że jak już wyjeżdżałem z miejscowości Mokra, jechałem tutaj do Chronowa, to zobaczyłem pewną osobliwość. Czego się nie widziałem nigdzie indziej, bo ja lubię właśnie te krajobrazy wiejskie. Jak jest, wiecie, pas drogowy i potem jest ta, ta linia tych płotów, to w miejscowości Mokra jest dużo studni właśnie w pasie drogowym, czyli pomiędzy płotem a jezdnią i tak zastanawiałem się, bo jedna to może przypadek, ale więcej to już jest jakaś, jakiś powód. I na pewno to jeden z takich osobliwości właśnie miejscowości Mokra i nawet tematem zainteresowałem Sławomira Skamelic, to pod też takie tematy lubi, i spróbujemy jakieś śledztwo zrobić, może wyjaśnić to, może jakąś wycieczkę zrobimy po tych takich, po jego regionie, żeby zwiedzić piekło, niebo i teraz będziemy mieli jeszcze do zwiedzenia mokrą. Także było bardzo, wierzcie mi, bardzo fajnie. Wszyscy, co pojechali do Mokrej, to naprawdę się wybawili, a byli to też ludzie, którzy przychodzili do mnie i też byli i z, nawet, można powiedzieć, z odległych regionów. No właśnie. Potem przejechałem do Chronowa, Troszeczkę już byłem późno, bo koło 11, ale wierzcie mi, że tam była zabawa bardzo udana. Jeszcze o 11 się spora grupa bawili, a my się cieszymy, że w Chronowie, Druchowie, OSP dbają o tradycję i pamiętają o tradycjach ludowych zabaw, bo oni mieli swoje święto i bardzo się cieszymy, że w ramach właśnie takiego strażackiego święta, to bodajże chyba 60-lecie istnienia OSP Chronów, w ten sposób też uczcili, że była ta część także ludowa, bo to jest nawiązanie do tradycji. Kochani, dlatego, że kiedyś to właśnie straż organizowała dużą część ludowych zabaw. Ale, kochani, to co się dziwić, jak Jacek Bursa pochodzi z Kronowa. Także ja tam też jego tatę spotykam. Także to jest bardzo budujące. Teraz zaczęło słoneczko pięknie świeci, trochę oczy przymrużam, bo nie wziąłem okularów przeciwsłonecznych, bo teraz sobie wyszło. Eee, no właśnie. Ale powiem wam też, że Asia pojechała do Bursztyna, no bo to była pierwszy raz, wcześniej ja jeździłem i też na Asi Bursztyn zrobił bardzo, ale to bardzo e, pozytywne e, wrażenie. Dlatego, że ona też tak jest wrażliwa na piękno przyrody. No przede wszystkim garbatka, letnisko to są walory przyrodnicze. Z tego powodu też była tą miejscowością, była i myślę, że jest ciągle nadal, bo to największą chyba popularność miała w okresie międzywojennym. Wtedy tam szacowano, że na 400 ileś chyba pokoi, czy nawet domów do wynajęcia, tak bardzo była popularna, dlatego że znajduje się na obrzeżach puszczy. Kozienickiej. Budynek, w którym jest dom Weselny Bursztyn, to jest bardzo ciekawy, dlatego, że to budynek historyczny. Tam było kiedyś Kino, Las, tam była ta część taka też, co teraz jest ta sala biesiadna. To też to pełniła taką właśnie funkcję, jak i teraz. Jest oczywiście to połączone takim korytarzem, w związku z tym, jak, jak gra muzyka, to nie przeszkadza osobom biesiadującym tam gospodarz też padł na bardzo dobry pomysł, że zrobił ten parkiet taki, że można tańcząc sobie wychodzić. Jak za gorąco, to można na jakieś sobie, nie przerywając w ogóle tańca. Także bardzo fajnie, chociaż sala tańcza jest wysoka, bo to było kiedyś kino las. Ale teraz taką pewną osobliwością też można powiedzieć, bo ten to jest wnuczek Marka, który ma duży zapał, można powiedzieć muzyczny i zawsze na jakichś tam instrumentach przygrywał, do tej pory była to gitar Teraz Asia mi mówiła, że dostał w prezencie pewnie od dziadka saksofon. Miał jakoś małą, mały akordeonik, no i jakoś małą perkusję. Także widać, że zapał się bardzo rozkręca. Zawsze jak wsiada się, wita ze mną i pyta się, czy będę wywiady robił. Także nas, taki powiedzmy, babcie i dziadko, to takie wnuczki zaangażowane, to oczywiście uruchamiają, no bo już taką mamy, powiedzmy, słabość. Powiem wam jeszcze jedną taką ciekawostkę, że taka odezwała się pewna taka pani z Lublina, która też się chciała wybrać. No i, no i przyjechała do Bursztynu. No i też mi odpisała, że była bardzo, ale bardzo zadowolona. No oczywiście z tego powodu oczywiście bardzo się cieszę. Kochani, a co działo się w niedzielę? No, w niedzielę jeśli chodzi o nas, to było wielkie wydarzenie. Pojechaliśmy do Przestałowic Małych, dlatego, że tam już ósmy rok, na powiedzieć, z rzędu odbywa się festiwal Jana Gacy. Jan Gaca jest mi osobą znaną, dlatego że ja go nagrywałem, ale też rozmawiałem z Janem, dużo ciekawych opowiadał mi historii, które powiem Wam taką ciekawostkę, że mnie po prostu tak jak mi opowiadał, to jedno oko otwierałem, a drugie przymrużałem. Mój bo, panie, u nas. Mówi to najwięcej zabaw będzie było na łysej górze. I co byście pomyśleli, ja by wam tak powiedział, nie? Na łysej górze, bo najwięcej zabaw, nie? No kochani, ale po latach. Yy, yy... Przypomnieli mi koledzy, że przy Stałowicach Małych jest Łysa Góra i koledzy, tancerze, Stasio, Jan, nie wiem, czy pamiętacie tą wyprawę na, na Łysą Górę i rzeczywiście tam się odbywały zabawy. Oczywiście to są zabawy po chałupach, nie? I rzeczywiście na Łysej Górze były tam zabawy i Jan tam grał. To jeszcze to z początku wyglądało tak, że jedno oko przymrużałem, a drugie otwierałem. No właśnie. Przyjechało mnóstwo osób, które lubią tańczyć, słuchać, dlatego, że tam występowały też zespoły śpiewacze, grały kapele, ale też przyjechali tam e, też muzykanci, którzy nie występowali na scenie, ale lubią po prostu te klimaty, bo wiecie, u nas to wszystko, to jest taka pasja, to jest zapał i też były pograjki i mi się udało nagrać pograjkę u Marysi na urodzinach, Pogra y, muzykanci, także będę wam Pokazywał chociaż już część tej pograjki, jest jeszcze tam coś zostało. E, także takich imprez powiem Wam, że potrzebujemy. Dlatego, że to są imprezy takie, które z jednej strony, e, znaczy dobrze, że są takie imprezy właśnie kultywujące pamięć muzykantów. Mamy e, w tej chwili e, e, imprezę e, Tadeusza Lipca e, Stanisława Stępniaka. Imprezę. Była w tym roku Krystyny Ciesielskiej, impreza Jana Gacy. Także to jest bardzo dobry przykład dla naszego kraju, żeby po prostu w ten sposób czcić tych wybitnych śpiewaczki czy wybitnych muzykantów. I muszę Wam powiedzieć, że ja osobiście poniosłem wielką porażkę. Dlatego, że w sąsiedniej wsi był taki bardzo zaangażowany, znany muzykant. Marian Wiącek, mówi o Strychu. I udało mi się przekonać władze gminę do zorganizowania zabawy i jego pamięci. Dlatego, że tam działa też oczywiście KGW. Wszyscy się w ten jak gdyby projekt zapalili i od razu były to sukces. Nie? Te imprezy były skazane na sukces, z tym, że pierwszego roku była to pamięci Mariana. Mariana. Wiązka, druga chyba też, ale potem ktoś się wtrącił, a coś poprawiać, a coś ten. E, I to był już zły znak. A powiem Wam, że najgorsza rzecz, że w tym roku w ogóle się tam nic nie odbyło. E, no i teraz stoimy, wiecie, pod znakiem zapytania. Czy te zabawy wrócą? Ja osobiście będę tego pilnował i będę rozmawiał. Czy te zabawy wrócą? Czy, czy po prostu, to się mówi, nie wrócą? Nie? No zobaczymy. No. Kiedyś region właśnie Pomiśla Maciełickiego był bardzo bogaty. Wierzcie mi, że tutaj jest naprawdę bardzo dużo fanów muzyki. I jeśli, powiedzmy, jadę do swojej rodzinnej strony i jest to, powiedzmy, dzień targowy czy coś, mnóstwo ludzi mnie zatrzymuje właśnie, fanów, bo tutaj to, wiecie, to też było takie miejsce, gdzie ludzie lubili tą muzykę, lubili tańczyć i się pytają mnie właśnie, dlaczego tu się nic nie dzieje, no co ja mam powiedzieć, no, no co ja mam powiedzieć. No. Wszystko zależy nie ode mnie, także takie jest życie, kochani. No właśnie, taką, y, taką statią kapelą z mojego regionu, która tak ogrywa duszę, to jest kapela Krzysztofa Staręgi, na pewno wam znana. No właśnie, to jeszcze Krzychu Staręga się jeszcze troszeczkę trzyma. No właśnie. No, A teraz tak, kochani. Y, we wtorek dzisiaj wam zapowiedziałem y, te zabawy, które y, o których wiem, mogę wam zapowiedzieć, y, ale jeszcze w czwartek będę wam też Zapowiadał yy, i przypominał o tych, które wam mówiłem. Być może do czwartku coś się jeszcze pojawi, a może jakieś szczegóły, może jakieś informacje. Także zachęcam też do, do oglądania tych zapowiedzi, które są w czwartek. A tymczasem Was zachęcam do oglądania relacji, które będę Wam zamieszczał z tych imprez, które bym to niedziela, słoneczko, teraz pięknie świeci, aż nie mogę patrzeć w kamerę. No właśnie, pozdrawiam.